Witam Państwa, chciałbym przedstawić tutaj takie funkcje programowania ścieków, jak na przykład chcemy przeszywać jakąś naszą tam metkę, jakieś elementy, na przykład wielokąty, które, tak powiem, chcemy objechać, na przykład powiedzmy sobie kieszeń można zrobić, albo tak, prosty odcinek, czyli zrobić na przykład rygiel, przeszycie danej ilości kłuć i rygiel, tak? Czy na przykład prostokąt, jakieś zależności, jakaś metka do przeszycia, gdzie tu będzie rygielek i tutaj na końcu będzie rygielek. Jak to ustawiamy? W maszynie A5E, tutaj jest na dole taka literka N, przytrzymujemy dłużej, przechodzimy w opcję programowania. Automatycznie maszyna, jak jest nowa czy po resecie, zawsze nam przejdzie w tryb P04. Jest to właśnie typowe cztery elementy, jak gdyby zaprogramowane. Jak możemy je programować? Pierwszy segment, czyli tutaj na przykład powiedzmy mamy mieć tych kłuć, powiedzmy sobie tam 6, tak? No to zmieniamy ten pierwszy na 6. 6 kłuć. Tak, żeśmy sobie tutaj zadali 6. Następnie przełączamy na drugi segment. Tak? Drugi segment powiedzmy, żeby był 12 kłuć i tak byśmy zostawili. Teraz trzeci segment. Trzeci segment mamy 12, a my potrzebujemy też 6. Czyli przechodzimy na to ostatnie pole i robimy 6. I czwarty segment. Mamy 12, czyli powinna nam maszyna w takim prostokącie przeżyć. Ona będzie szyć tak, że zanosimy na pedał, przejedzie te 6 kuś, podniesie stopkę. To też możemy jej tutaj ewentualnie zadać. Albo będziemy musieli podnieść, ale możemy nadusić tutaj. I będzie nam podnosić. Obrócimy, przejedzie następne 12 kuś, zatrzyma się, podniesie stopkę i tak sobie do końca zrobimy. Tych programów jest w tej maszynie 15 i możemy zaprogramować do 15 takich zakrętów. Na programie P01 programujemy de facto odcinek, czyli rygiel, dany odcinek do przeszycia i rygiel, czyli jak gdyby jeden segment. I teraz jak mamy w ten sposób przygotowane, nie wiem czy tam się tutaj zmieści, nie wiem jaka tu jest długość ścieku, ale zobaczymy. Podnosimy stopkę i teraz tak, raz nadukamy, maszyna nam podniosła się. Mamy jeszcze błąd, że igłę mamy do góry, wtedy może nam to uciec, nie jest to precyzyjne. Zaraz to zmienimy, ale tak, zakończę te szycie i musimy tutaj jeszcze poszukać igiełki, to jest ten przycisk, który mieliśmy do góry, my nadusimy go, igła wbita w materiał i teraz patrzymy, co nam tutaj maszyna zrobi. Zaczniemy odtąd. Podniosła stopkę. Przesuwamy sobie na przykład tą naszą metkę w danym kierunku. Znowu krótkie naduszenie. 12 kuć. Prędkość. Zaraz zobaczymy, czy tutaj możemy prędkość w tym momencie zmienić. Chyba w momencie, kiedy będziemy zadawać. Ale to zaraz sprawdzę. Teraz następne 6. Celujemy sobie i mamy gotowy prostokącik przyszytą metkę. Ten parametr P69 okazał się parametrem od prędkości tego przycisku, czyli ozdobnych tych takich ścieków. Teraz mamy na setkę, no zobaczcie jak wolno będzie maszyna szyć, praktycznie wolniutko. My sobie zaraz tutaj zmienimy ten parametr, który docelowo chcieliśmy na tym cyklu mieć tutaj tej koperty, czyli jeszcze raz wyłączamy przycisk, włączamy program mode i teraz musimy zmienić parametr, patrzę P09 arrow right 9 czy 700, a my sobie
go zmienimy teraz na Arrow right. wartość 1700. Potwierdzamy. Wyłączamy. O, i teraz zobaczymy, jak nam Hello. będzie Welcome to Use maszyna Jack Sewing szyć Machine. na tym programowanym. W bar tacking. Constant stitch Mamy sewing. potem programowany i teraz będzie nam znacznie wolniej. Jest już wygodniej. Możemy sobie jeszcze zwolnić. Tak zrobimy, żeby na przykład tam było na 500, takie zupełnie wolniutkie. Przytrzymujemy, włączamy. Program mode. Szukamy parametr P09. Arrow right. 09. Mamy 1700. Arrow right. Zmienimy sobie na 700. P. Musimy mrugnąć szybciej. Potwierdziło. Wyłączamy. Włączamy maszynę. Hello. Welcome to Use Jack Sewing Mamy nasz Machine. program i teraz Wish you a zobaczmy, happy work. że maszyna będzie nam już wolniutko, jest zdecydowanie się fajnie celuje i reguluje ten prostokąt, wychodzi bardzo fajnie, łatwo do przyszywania takich elementów.